Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska. Kraków, bardzo ważne miejsce dla mnie, akurat to, retoryka Róg Piłsudskiego. Przemieszkałem tu 25 lat, patrząc ciągle na obiekty Talowskiego, na kwartał Talowskiego, który się tu znajduje. Mieszkali tutaj bardzo ciekawi ludzie. Mechthofer pod Trójką, z tyłu rozbrzmiewała rota w budynku Sokoła. Tutaj ten dom, Pałacyk Ostaszewski, wybudował Leonardo ze Wzdowa. Talowski wyjątkowo pasuje do tego miejsca. Kompozytor krakowski skomponował taką piosenkę, która była bardzo popularna wtedy pod tytułem Dziewczę z buzią jak malina. Pewnie musieli się znać z Talowskim. Talowski umieścił pierwsze nutki piosenki na kamienicy pod śpiewającą żabą. Spróbuj to zagrać. Tak jak jest napisane w oryginale? Jak chcesz, no możesz trochę rozbudować, bo to jest prościutkie tam. Tak, Teodor Talowski, jeden z najzdolniejszych architektów przełomu XIX-XX wieku, jakiego wydała wtedy galicyjska ziemia. Niesamowicie zdolny, z fantastyczną kreską, dbający o detal, korzystający wyłącznie z naturalnych materiałów, które są szlachetne. Carmen jest wielbicielką Talowskiego. Przyjechała z Meksyku i tak zostało. To jest ulica Retoryka. To są jego najbardziej charakterystyczne kamienice w Krakowie. To były jego dwie własne kamienice. Także w przypadku tych kamienic dał sobie upust fantazji taki, jaki chciał. W tej kamienicy pod Dziewiątym mieszkał na parterze, kamienica pod Osłem. Jest sentencja na niej, każdy jest kowalem swojego losu, a z kolei kamienica pod Siódemką, Festinalente, spiesz się powoli. Bardzo bogata ornamentyka. Talowski nawiązuje w swym stylu do takiego melancholijnego historycyzmu, łączy cegłę z kamieniem, miał potężną wiedzę związaną z architekturą. On się tym bawił. Fascynujące są takie szczegóły, na przykład te otwory na winorośl, która tędy przeplatała się, biegła i zarastała na całej elewacji obiektu. Trzydziestoletni Teodor Talowski projektuje kamienicę na ulicy Smoleńsk. Naprzeciwko mieszka jego córka najstarsza, razem ze swoim mężem, Wilhelmem Ripperem, który sprowadza jako pierwszy do Polski Mercedesy i Fordy. Talowski raz z Anną, żoną, to wasi pradziadkowie, tak? Tak. Pierwsi Polacy, którzy brali udział w Monte Carlo, tata, tak? Z dziadkiem. Z dziadkiem, tak. Wilhelmem, tak. Tutaj jest Teodor Talowski z żoną, zdjęcie. Tak jak pan mówi, dobrze ubrana. Wspaniałe czasy. Talowski w swoim mieszkaniu na Retoryka. On hodował ptaki i bardzo to lubił. A ta kamienica pod Siódemką, ona w którym roku została sprzedana z Retoryka? Bo za nią podobno, o ile sobie przypominam, Bugatti było kupione, nie? To była wyścigówka. Wyścigówka, tak? TYP 37C. No i ojciec z tym samochodem głównie startował na wyścigach. Z majątku to chyba tylko album został i wspomnienia. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół jest jednym z wielu budynków Sokoła, które projektował Talowski na terenie Galicji. Odważne akcenty architektoniczne, odważne freski. To wszystko razem stanowi znak czasu.
Talowski ten obiekt wybudował. Kamień węgielny był w 1898 roku. Zobacz, tam na przykład są takie dwa żygacze, a z przodu zawsze, to było zawsze charakterystyczne dla Talowskiego, zawsze nad kaplicą lub nad kościołem umieszczał krzyż nad oknem z przodu. Szpital zakonu Bonifratrów. Talowski namalował akwarele w 1898 roku. Na akwareli umieścił przyszły szpital, tak jak sobie wyobrażał, jak będzie wyglądał. Na pierwszym planie namalował siebie i przeora Bernetka, który wystarał się o pieniądze na budowanie tego szpitala. Karmelicka 35. Kolejna kamienica własna Talowskiego. W niej też mieszkał. Nazywa się Pod Pająkiem. U góry jest pająk w pajęczynie. W trakcie projektowania dostawia jeszcze wieżyczkę. Taką na samym rogu. Dla mnie to jest Gaudi. Jest architektą fantastyczny, który ma zawsze pomieszlenia, pomiesza wszystko, co ma na głowa. To jest galicyjski Gaudi, tak. Polski Gaudi. Tak. Tam pod tym balkonikiem jest pogłońca egipski. W ogóle Talowski kochał Egipt. Zobacz, tu jest na przykład zdjęcie Talowskiego. To otrzymałem to zdjęcie od rodziny. Talowski w Egipcie na mule. Fajne, nie? Kościół braci mniejszych kapucynów w Krakowie. Talowski we wnętrzu projektuje epitafium Wincentemu Jabłońskiemu, dyrektorowi seminarium żeńskiego. Obok dworca PKP w Krakowie pod koniec XIX wieku powstaje podkop Talowskiego. To jest takie dwupoziomowe skrzyżowanie, jednocześnie z przejściem dla pieszych. Talowski wybudował to z okazji 50-lecia panowania Franciszka Józefa. Taką charakterystyczną cechą, która jest tutaj Talowskiego, to jest ta kolumna, która tam na rogu tych schodów jest umieszczona. Czasami pojawia się w jego różnych innych rozwiązaniach. To samo w projektach do kościoła do Dobrzechowa. Tak to rozwiązanie wygląda tam. Tutaj taką charakterystyczną cechą jeszcze tego miejsca są zachowane oryginalne kamienie, które kiedyś były zamontowane przy tym moście. Niedawno był wykonany remont, w związku z tym uszanowano te elementy i one stanowią swoistego rodzaju pomnik Talowskiego. Wielu obiektów, które Talowski projektuje tutaj w Krakowie, powstają również takie malutkie cacuszka, między innymi na ulicy Straszewskiego. Projektuje mały kominek z herbem Zamojskich i Potockich i kominek ma charakterystyczną obudowę, podobną do okien, które znajdują się na ulicy Jana na kamienicy Geców. W Muzeum Historycznym w kamienicy Hipolitów na trzecim piętrze w biurach muzeum wisi akwarela Teodora Talowskiego. Mając zaledwie 25 lat namalował fragment Kazimierza, jak on wtedy wyglądał. W bibliotece naszej uczelni na ulicy Smoleńsk znajduje się teka projektów Teodora Talowskiego, którą wydał własnym sumptem w 1897 roku. Jak sprawdziliśmy w inwentarzach, w starych zapisach, zakupiono księgę w roku wydania za złotych reńskich 25. To jest kościół w Wieżowem, ten pierwszy. Talowski rozpoczął budowę. Dotąd fundamenty są
zachowane. Jeszcze zdjęcie detali, nie? Detali, bo tego chyba pan nie przegrał. Mhm. Piąte liceum ogólnokształcące w Krakowie. Cieszę się, że pan może nam udostępnić zdjęcie, na którym jest Talowski. Na strychu w starcie makulatury znalazłem tablo. I tutaj na dole w tym jasnym garniturze mamy naszego absolwenta Teodora Talowskiego. I tak sobie właśnie, jak tak zobaczyłem to tablo, to skojarzyłem, że przecież moi rodzice we Lwowie przed wojną brali ślub w kościele świętej Elżbiety, który zaprojektował Teodor Talowski. Pałac Władysława Żeleńskiego, Grodkowice. Talowski w 1902 roku buduje Władysławowi Żeleńskiemu ten oto budynek. Opiekuję się tym obiektem, ponieważ przyjaźnię się z użytkownikami tego miejsca. Zrobiłem tutaj takie betonowe, styropianowo-betonowe klocki dookoła, tak żeby te samochody tutaj nie niszczyły tego ogrodu zbytnio. Budynek jest na planie kwadratu zbudowany. Właścicieli chyba nie ma, ale spróbuję wejść do środka. Karol Żeleński, ostatni z potomków, który mieszkał tutaj w tym pałacu, bardzo był niezadowolony z tego powodu, że kopciły lampy gazowe, pompa na wodę, która była poruszana wiatrem, psuła się. Zachowało się zdjęcie z okresu, kiedy Żeleńscy mieszkali tutaj w tym pałacu. To jest jeden z nielicznych strychów, na którym mogę buszować bezkarnie. Jest tu bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo pamiątek, bardzo dużo takich różnych śladów, na przykład takie rysunki. Tam dalej jest bardzo fajna maszyneria zegarowa. Gospodarstwo Żeleńskich było bardzo duże. Tutaj z tyłu mamy serownię. W serowni produkowano sery codziennie o godzinie 4. Serki wyjeżdżały na wozie konikiem na nowy kleparz. Obora została wybudowana mniej więcej w tym samym okresie co pałac. W każdym bądź razie krówki mieszkają wśród ładnych kolumn. Archiwum w Bochni. Willa doktora Dębowskiego. Wspaniała rzecz, że doktor Dębowski dał wolną rękę Talowskiemu, a on zwariował po prostu. Jest to jeden z najpiękniejszych jego obiektów. Więc to jest ten rysunek Talowskiego. Nie ma tej sygnatury na cmentarzu, ale miło mi, że pani to odnalazła. Naprawdę cieszę się. Pomnik był postawiony w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w roku 1875, ponieważ dokładnie 30 grudnia wybuch w kopalni, tak, pożar, pochłonął 13 ofiar. Natrafiłem w listach Talowskiego na określenie dotyczące tych cegieł krzywych. Nazywa je ork ordynarne. Wiemy, że Talowski posiadał własną cegielnię, która znajdowała się w Krakowie. Niestety recepturę na wytapianie tych krzywych cegieł zabrał do grobu. Wiele kamienic jest upstrzonych wręcz tymi cegłami. Za projekt szkoły w Okocimiu Talowski dostaje złoty medal na wystawie w Wiedniu. Inwestorem tego obiektu jest Jan Goetz, a wybudowany został z okazji 50-lecia browaru. Przyszowa koło Limanowej, kolejny kościół Teodora Talowskiego, 1907 rok.
Talowski buduje tutaj również grobowiec. To wszystko razem stanowi takie urokliwe miejsce. Kolejna Talowszczyzna w maleńkiej miejscowości koło Limanowej. W środku dwa ołtarze, jeden z prawej, drugi z lewej strony, drewniane, zaprojektowane przez Teodora Talowskiego. Wykonuje je Samek z Bochni. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, Tadzio Bystrzak. Ujejku, jakie piękne. No to proszę. I tu jest jego podpis. 905 rok. Tak jest, tak. Odkryłem listy tak? Talowskiego, około 40 listów, z tą samą pieczątką. On stosował tą pieczątkę, no, coś w rodzaju papieru firmowego. Tadeusz Żuk-Skarszewski. No. Był rodzonym bratem Adama, który był tutaj właścicielem Krzyszowej. Podejrzewam, że istniała jakaś bliska znajomość i stąd stało się tak, że on projektował grób rodziny Żuk-Skarszewskich. Talowski bawi się detalami. Ten żygacz na przykład. Wcale niepotrzebny, ale pasuje. Drugą taką rzeczą to ta kolumna. To są takie charakterystyczne podpisy Talowskiego, które występują w większości jego projektów. Talowski był ekscentrykiem. Lubił w jakiś sposób ryzyko, odwagę. Był bardzo dowcipny. Znam taki list, który pisze do autora witraży do kościoła świętej Elżbiety we Lwowie. I pisze dokładnie tak, ponieważ niezadowolony jest z tych witraży. Pisze do niego w ten sposób. Szanowny panie szklarz, do dupy są te pańskie szkiełka, którymi pan obstalował do kościoła świętej Elżbiety. Usrać się na taką robotę z poważaniem Teodor Talowski. W Nowym Sączu Talowski projektuje dwa kościoły. Kościół świętej Elżbiety i ten, kaplica szkolna, charakteryzuje się tym, że ma dwie wieże. Drugi z kościołów w Nowym Sączu to kościół świętej Elżbiety. Perfekcyjnie wykonana elewacja z zewnątrz. I wieża, i wszystkie detale, i ornamenty pod rynną. Także no, całą gębą Talowski. Ile razy tu jestem, zawsze, ale to zawsze patrzę na te cegiełki, bo są wspaniałe. Okres twórczy jego jest bardzo krótki, bo jest to 20 kilka lat. I w tym czasie projektuje około 90 kościołów, bardzo dużo kamienic. W samym Krakowie jest ich 16, są szpitale, są szkoły. Nie wiem, może zdążymy jeszcze na cmentarz zobaczyć dzisiaj. Grobowiec bym pokazał chętnie. Jest już po zachodzie słońca, ale dotarliśmy w końcu do Zagórzan, miejscowość koło Gorlic. W grobowcu pochowani są Sobańscy i Skrzyńscy. Niewiele jest piramid z krzyżem, a ta właśnie jest tego przykładem, projekt Teodora Talowskiego. Trudno powiedzieć, gdzie tych obiektów Talowskiego jest najwięcej. W Małopolsce jest bardzo dużo. Wtedy to był jeden organizm, jedna Galicja i Talowski pracował zarówno w Krakowie, jak potem został profesorem na Politechnice Lwowskiej. Przejechałem tyle już, że po prostu zaczynam się powoli gubić. Muszę to jakoś usystematyzować i próbuję od wielu lat już namówić kogoś na wydanie książki, ale w końcu postanowiłem zrobić to sam.
hrabia Branicki wraca z Nicei, spotyka się z Talowskim. W 1896 roku powstaje pierwszy projekt, niestety nie spotyka się z akceptacją. Drugi rok później Talowski w Suchej buduje najpiękniejszy swój kościół w Małopolsce. I to jest ta ambona. Podobną ambonę zaprojektował w Tarnopolu do kościoła, który był wybudowany i którego już nie ma, bo wysadzony był w 1954 roku przez Chruszczowa. To jest, księży, projekt kościoła w Suchy, czyli to jest ten projekt. To są rzuty. O, a to, niech ksiądz zgadnie, to jest skałat koło Tarnopola. Te same motywy. Tak. To jest stare zdjęcie. W 60-tych latach skończył w ten sposób. No, to jest akurat zdjęcie spod Wołoczysk. Kościół obok skałatu. Tych zleceń miał tyle, że udało mi się znaleźć. To jest na przykład projekt Białoskórki. A jak to się mówi, nie wyrabiał się na zakrętach. To jest projekt, ale autorem tego tak naprawdę jest w 1709 roku zupełnie kto inny. Podobny. Talowski sobie domalował tutaj wieżę. Pewnie nie podejrzewał, że znajdzie się jakiś... Kto sprawdzi i znajdzie. Jakiś, kto to sprawdzi, co znajdzie. W mieście papieża Talowski niestety nie miał szczęścia do swoich obiektów. Z pięknego budynku Sokoła przetrwało takie coś. Można jedynie ze starych fotografii wywnioskować, że był to kiedyś obiekt Talowskiego. Jarosław na przykład miał szczęście, bo budynek Jarosławia jest, ocalał. To moja ogromna satysfakcja, obory na Wołyniu. Po prostu wszyscy stwierdzili, że już tego obiektu nie ma. Pojechałem i znalazłem. Stoi. Razem z ojcem Stanisławem kupiliście to w latach 70. ten pałac Talowskiego. Tak, tak. I to była kompletna ruina, z tego tak, co pamiętam. Obiekt jest bardzo ciekawy, bo jest położony na takiej skarpie. Kiedyś pierwotnie mieszkał tutaj Hugo Kołłątaj, ale jego dwór został rozebrany po wybudowaniu tego obiektu. Pomieszanie różnych stylów w architekturze z taką piękną beczkowatą wieżą. Tutaj chyba były schody kiedyś, prawda? Tak. Z przodu. Schody były, ale zostały rozebrane. Zostały rozebrane. Jeżeli odbudujemy te schody, to na wprost tych schodów kompozycja kwiatów, krzewów będzie takim otwartym salonem. Pan się urodził tutaj w Ściborzycach. Tak. A skąd Talowski orientuje się pan? Czemu, tak. Jak on tutaj trafił? Mój pradziadek, ten co budował ten co zamówił ten dom, to on pochodził z bardzo zamożnej rodziny. A to zdjęcie skąd się zachowało? To mam parę zdjęć ze Ściborzyc. To jeszcze z czasów mojego dziadka. Trzy lata pan miał, jak pana stąd wzięto. No i tak wylądowaliśmy i tak koło się zakręciło. Kuzyn Andrzej Popiel, zwany Dudek, dzwonię do niego, ty jedź do Polski. Co mi w życiu nie myślałem tutaj przyjechać, odzyskaj majątek dziadka. I w tym jakby jakaś nadzieja się pokazała, jakieś światło się zapaliło, nie? Nikt się tym nie interesował. Nikt się nie interesował, nic. Życzę panu wytrwałości przede wszystkim, żeby to jakoś przetrwało dla pokoleń. To nie wiem, ile w tym jest naiwności, ile zabawy, tego to panu nie powiem, bo ja sam nie wiem. Czasami setki razy przechodzimy tym samym miejscem i wystarczy spojrzeć tylko 4-5 metrów wyżej i chwilkę zastanowić się, kto to zrobił, kto to stworzył, kto wymyślił, żeby docenić to, w jaki sposób kiedyś artyści próbowali zaznaczyć swoją obecność.
Talowski w wieku 53 lat umiera we Lwowie po długiej, ciężkiej, czteroletniej chorobie i 5 maja pochowany jest tutaj w Krakowie na cmentarzu rakowickim. Tu leży jego ojciec, jego żona, jego córka. Często tu przychodzę na ten cmentarz i zapraszam wszystkich, żeby sobie od czasu do czasu przyszli w to miejsce i przypomnieli trochę tego znakomitego architekta. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.